Od stycznia 2015 roku egzamin na prawo jazdy będzie inny. Pierwsza zmiana dotyczy tak zwanej ekojazdy, druga egzaminu teoretycznego. Od 1 stycznia 2015 roku zdający będą musieli wykazać się w ekojeździe. W ekodrivingu trzeba prowadzić auto tak, by ograniczyć zużycie paliwa. Zdający będą musieli zmieniać biegi, reagując na wskazania obrotomierza. Żeby jazda była w pełni ekologiczna, przyszli kierowcy muszą pamiętać o hamowaniu silnikiem. Ekojazda nie jest zjawiskiem obcym, natomiast nigdy wcześniej nie była elementem egzaminu podlegającym ocenie. Tak, nie stwarza to jakichś większych problemów, ponieważ rozmawiając z ośrodkami szkolenia kierowców, oni sami twierdzą, że już od dawna uczyli kursantów, jak należy poprawnie poruszać się samochodem, aby mieć pełną kontrolę nad pojazdem. I jak do tej pory w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, a mamy już, można powiedzieć, 1,5 miesiąca obowiązywania tych przepisów, jeszcze nie zdarzyła się taka sytuacja, aby jakaś osoba nie zdała egzaminu z powodu popełnienia błędów w ekojaździe. Druga zmiana w przepisach dotyczy egzaminu teoretycznego. Teraz będą mogły przystąpić do niego osoby, które nie ukończyły kursu teoretycznego. Nie jest istotne, czy zasad poruszania się po drodze nauczymy się w domu, czy na kursie. Najważniejsze, żebyśmy je dobrze znali. Nie zniesiono jednak obowiązku odbycia szkolenia z zakresu pierwszej pomocy. Na dzień dzisiejszy również z praktyki, z tego co się orientuję, poprzez rozmowy z ośrodkami szkolenia kierowców, zdecydowana większość kursantów jednak zdecyduje się uczestniczyć w takim szkoleniu po to, aby po prostu łatwiej przyswoić sobie przepisy w ruchu drogowego i żeby później ten egzamin teoretyczny był łatwiejszy. Niemniej jednak do tej pory również mamy 1,5 miesiąca obowiązywania nowych przepisów. Zdarzyły się takie przypadki w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, że przystępowały osoby bez ukończenia tego kursu teoretycznego. Niemniej jednak są to pojedyncze przypadki. Zdecydowana większość raczej chce uzyskać tę dodatkową pomoc w ośrodku szkolenia kierowców.